Wiedziałem, że to nie będzie drogie. 45 milionów złotych. To jest taki rozp***. O stówkę się pomyliłem. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku odgadywania cen samochodów. Dziś jest z nami gość, o którego pytaliście od dawien dawna, którego pewnie większość z was kojarzy. Jest to Łukasz. Cześć. Powitajcie bardzo serdecznie Łukasza, zostawiając łapkę w górę. Powitajcie serdecznie Adriana, zostawiając subskrypcję na tym kanale. I zaczynamy. Dobra, to lecimy. Nie. Tak. Dobra. 5 kategorii, tak jak ostatnio. Pierwsza kategoria. Ja nawet nie wiem, o co chodzi w tym programie. Dobra, pierwsza kategoria. Auta znanych ludzi. No, to pierwsze auto. Ferrari Enzo. Ostatni wyprodukowany egzemplarz w 2005 roku, przebieg 179 km. Sprzedane na aukcji w Stanach Zjednoczonych w 2015. A, no i właściciel. Jan Paweł II. Czekaj, zaraz. Dlaczego papież miał Ferrari Enzo? Bo dostał w prezencie pana tak, Ferrari'ego. Od włoskiej marki, Włosi tak? Są powiązani z kościołem. Papież miał ten. Franciszek miał Lamborghini. No, dostał Huracana. I się zautografował tam, czy jak to tak? Ja mam ciekawostkę dla was. No. Po wprowadzeniu przez Ferrari Enzo stwierdzono, że zostanie wyprodukowane tylko 349 egzemplarzy, zgodnie z tradycją marki. Ale tą liczbą 349 nie dało się udobruchać swoich klientów, więc produkcja została zwiększona do 399, a 400 właśnie należy do papieża. No nie, no biorąc pod uwagę, że to jest Enzo i że należało do papieża i że ma żaden przebieg, to myślę, że będzie drogo. Na pewno mnie na nie nie stać, to i pewnie ciebie też. A będzie cię stać? Pewnie nie. Subskrybujcie, wspierajcie kanał, jakieś donaty, bo trzeba Enzo dla Szymona, to 500... O, pierwsze albo drugie. 402. 400. No właśnie, o to miałem na myśli. Dobra, ready? No dobra. 4. Nie doceniłem fest. Przeliczałem. Tyle? 6,750, a 17,5. Ale no. Miliona. No tak. 6,34 miliona. Nie wiem! No bo pomyślałem, że to na pewno jest warte 40 milionów dolarów i pomnożyłem razy 3. Okej! Okay. No zobaczymy. No, auto zostało sprzedane za lekko ponad 6 milionów dolarów, czyli wtedy 22 miliony 748 tysięcy. Czyli ja jestem najbliżej. Pierwszy punkt dla mnie. Okej. Okay. Łukasz blisko. Ale nie, spoko, bo jak zmarzę 1-0, to dalej nie wygrać. Kolejne auto. Lincoln Continental Limousine. Wyprodukowany w 64 na specjalne zamówienie Watykanu dla papieża Pawła IV z okazji odwiedzin w USA. Oprócz tego używane na paradach w Chicago przez astronautów misji Apollo 8, 11, 13 i 15. A ja chciałbym się z tobą nie zgodzić. No. Uwaga, ryzykuję, no. Bo moim zdaniem chodzi o Pawła VI. Sprawdźcie w komentarzach, Paweł VI. Miałem to w odcinku, nie wiem czy on był w końcu wypuszczony, ale miałem te top 10 fur papieży. Masz rację! Ha! Ale tak bardzo nie mam pojęcia, ile to użyłeś. No to jest druga sprawa, chciałem zabłysnąć. Nie no, zabłysnąłeś, ale... Auto sprzedane w 2011 roku. Chcecie ciekawostkę? Poczekaj, bo ja się skupiam. No powiedz tam widzom. No dobra, ciekawostka odnośnie tego auta. Lincoln był potrzebny do kolejnej wizyty papieża w Kolumbii na 39. Kongresie Eucharystycznym z racji na położenie tego kongresu w mieście Bogota, które jest położone na wysokości ponad 2600 metrów nad poziomem morza. Samochód przeszedł wiele modyfikacji, by dojechał do celu, bo był za słaby wtedy, tak fabrycznie. I jedną z tych modyfikacji było użycie paliwa lotniczego z kolumbijskich sił powietrznych. No ciekawe, dobrze się bawią, no dobrze się bawią, to jakby pieniędzy w kościele nie brakuje, jak widać. Ale u nas jest chyba ta sama sytuacja. Jest, może nie brakuje pieniędzy. Nie brakuje. Akurat ten samochód, co dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Ceny, no. 3, no mam 2, 1, 2. 6 milionów 230 tysięcy złotych. 9 milionów. 1 200 000. O. Tak. W drugą stronę, nie? No to ta druga strona lepsza. 629 tysięcy złotych. O proszę. Brawo, mam punkta? Masz punkta. Zajebiście. Wiedziałem, że to nie będzie drogie. Taka tam banieczka. No to teraz auto należące do Lewisa Hamiltona. Pagani Zonda 760LH.
jedno z pięciu wyprodukowanych sztuk, rok produkcji 2014, sprzedane w Wielkiej Brytanii w 2021. Kurczę, ja czytałem o tym, że on to sprzedał. Myślisz czytać? Znaczy, takie czytanie. Dobra, to powiem wam taką ciekawostkę, że... O, coś nowego! Hamilton zarobił prawie 7 milionów funtów na tym albumie. No to... chyba nie to szacowałem. 7 milionów to jest ta różnica, jak auto przybyło na wartości pomiędzy 2014 a 2022. No to ja znowu dałem dupy. No... Tak? Chyba tak. No dobra. No to ja raczej nie trafiłem. Ja też raczej nie trafiłem. Luka? Co, to jest 100 czy 10? Było 10 milionów. No. 10 milionów. No to trzeba było nie zmazywać. Ja widziałem te 100 milionów. Nie. Dobra, dałem 100 milionów, no. Auto się sprzedało za 45 milionów złotych. Ale niedaleko byłem. No w obu przypadkach byłeś bliżej ode mnie. I uwaga, ciekawostka jest. Znowu? Druga szybka. W wywiadzie w 2018 roku po lekkiej stuczce, którą miał Hamilton Tom Pagani, powiedział, że jego zdaniem Zonda to najlepiej brzmiący samochód, ale najgorszy pod względem prowadzenia, jaki miał. No dobra, po wypadku. To pamiętam. Pewnie się tłumaczył, co nie? Natomiast... A, bo on nie umie jeździć ogólnie. Że sprzedał za 40 baniek Zondę, która miała stuczkę. Niesamowite, co? No. A bez wypadek było na Automoto pewnie napisane. Na pewno. Czas na kolejną kategorię. Auta mocno związane z motorsportem. Chevrolet Impala SS z serii wyścigowej NASCAR. Rok produkcji 2007, w pełni odrestaurowany. Kluczowy samochód, dzięki któremu Jimmy Johnson stał się pięciokrotnym mistrzem świata NASCAR. Ja uważam, że my nie trafimy... Ja trafię tego samochodu, więc oddelegowałbym ten samochód dla naszych widzów na Instagramie i żebyście to wy odgadli cenę tego samochodu na naszym Instagramie. Nazwa wyświetla wam się tutaj. Osoba, która jako pierwsza będzie najbliżej albo trafi prawidłową cenę, dostanie od nas zestaw wlepek i brelok. Jak chodzi o zgadywankę z poprzedniego odcinka, czyli o Warszawę, to zasypaliście nas odpowiedziami, natomiast pierwszą osobą, która udzieliła prawidłowej odpowiedzi, którą było 310 tysięcy złotych, był użytkownik koniku Patryk2303. Także Patryk, odezwij się do nas na Instagramie z danymi do wysyłki. Naklejki brelok lecą do ciebie. Lecimy dalej. Teraz coś dla fanów japońskiego motorsportu. Nissan Skyline GTR R32 JGTCC GT1. Auto używane w wyścigach turystycznych w Japonii, pod maską fabryczny silnik RB26DET ze skrzynią sekwencyjną. Rocznik 94, samochód prowadzony przez legendę japońskich sportów motorowych Masahiro Hasemi. Czy to nie jest to auto, które 5 tytułów pod rząd zdobyło przypadkiem? No R32 generalnie no, jest Skyline'em, który zaczął jakby tam zamiatać, no nie? Wszystko w seriach wyścigowych. Pytanie, czy takie samochody wyścigowe faktycznie są takie turbodrogie względem przykładowo bardzo ładnie utrzymanych, oryginalnych samochodów? Ja się nie odzywam, bo nie wiem i strzelam. Stary, my wszyscy nie wiemy. Tak. Jakaś ciekawostka może w międzyczasie? No dawaj, bo ja już napisałem, nie muszę się skupiać. Dobra, ja po ciekawostce będę pisał cenę. Okej, okay, ciekawostka odnośnie kierowcy Masahiro Hasemi. Ma pseudonim Mr. Skyline z racji na to, że jako jedyny umiał wykorzystać 100% potencjał tych samochodów w wielu seriach wyścigowych, które były wykorzystywane te auto. I uwaga, jest ostatnim Japończykiem, który wygrał Grand Prix Japonii w Formule 1. Okej. Okay. Masz ja cenę? Jeszcze. No. Ja też mam. Pokaż. Mogę? Mogę pokazać mu? No już zapisał, więc może. A. 100 milionów? Ja niecałe 2 miliony napisałem. Ja kurde, ja nie wiem. A ja 13 baniek złotych. A, no to okej, okay, to za dużo. 1 232 000 złote. Czyż? Złotówkach tylko? Tyle? 280 tysięcy dolarów. No a ten NASCAR podobno może być warty mało albo dużo. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Post, jak coś ze zgadywaniem tego NASCARa jest już na naszym Instagramie, jak to oglądacie, więc wbijajcie. Czas na francuską legendę rajdów grupy czwartej. Renault 5 Turbo. Rocznik 1980. Jedyny zachowany egzemplarz w barwach Calberson przez 17 lat w rękach byłego dyrektora Renault Sport. Za ile ktoś może Renówkę sprzedać? No, no jak już się przekonaliśmy w odcinku numer 1, za dużo. 100 milionów? Zabawa w złotówkach jest taka...
oszukańcza. Ja dzisiaj tak dużo idę w takie mało okrągłe liczby. Liczę na to, że za którymś razem coś trafię. Trafisz. No. Okay. 600 tysięcy? No. 815 tysięcy. No ja 3 miliony 800 tysięcy. To renówka jest w końcu. Auto sprzedane za 2 miliony 77 tysięcy. 2 miliony 70. Czyli ty masz... Nie no, ty masz... Ty się minąłeś o 1 200 000, a ja o 1 800 000. Czyli ty masz. Ty masz po. No. Ciekawostka. Ciekawostka. Udokumentowana kwota wydatków na konserwację i serwisowanie w latach od 2003 do 2016, czyli przez 13 lat, 50 tysięcy euro. Mało. No. Myślałem, że powiesz 2 miliony. To jest na auto, które stoi, tak? Czy ono jeździło? Dużo. O. Mało? Dużo? Średnio? Macie tyle? A waszym zdaniem dużo czy mało? Dobra, kolejne auto lecimy. Powiedziałeś, że nie auta pod ciebie, tak? Tak. To mam specjalnie auto pod ciebie teraz. Skąd wiesz? A, bo wiem, bo cię znam. Skąd? Sally Wheel with it battle! Simon, Simon, Simon. Szymon, słucham. We've got a battle to do. BMW serii 7 E38 z 1994. Jedna z 3658 wyprodukowanych sztuk w wersji silnikowej 730i ze skrzynią manualną. Pod maską V8 o mocy 218 koni mechanicznych, przebieg 167 tysięcy km nabite przez jednego, jedynego właściciela. A gdzie to się sprzedało? Nie sprzedało się, jest wystawione w Polsce na giełdzie klasy. Dobra. Rok 94, tylko teraz one skoczyły. No, ciekaw jestem, jakby szacował w ogóle. 58 975. 89 500. 238. No dobra. Adi najdalej, ale wy jesteście blisko. 75 tysięcy złotych. Czyli ja się minąłem o 14, a ty o 17. Tak? No. Serio? No. 16. To ona jest, nie jest tyle warta. Napisz do giełdy klasyków, żeby przecenili, dlatego stoi. I albo chcą sprzedawać auta, albo nie sprzedawać. Ciekawostka? No dawaj, jeździł tym... Nie. Jackie Chan. Ty powiedz, ciekawostka, ile cię wyniósł rozrząd w swojej BMW 7? Musiałem pożyczyć od Szymona wtedy kasę, to chyba 7 było. 7 koła? No, oddałem jak się sprzedało dopiero. To nie ma tragedii. Ale to nie było was. Faso nawet nie chcieli się podjąć. Okej. Okay. Już abstrahuję od tego, że kupiona była za 16, dołożyłem 20, a odsprzedałem za 16. No, ale była ładna. Kolejna kategoria, amerykańskie klasyki. Cadillac Eldorado Biarritz. Jedna z 1320 sztuk, rocznik 59, sprzedane niecałe 2 miesiące temu w Stanach Zjednoczonych. Ale tak, takiego auta nie miał Elvis Presley? Miał, ale to nie jest jego. No, miał różowe, nie? Szybka ciekawostka, najdroższy wtedy oferowany Cadillac w wersji bez dachu. 59. Dziękujemy. No dobra. Martin confused. No trochę confused. Auto zostało sprzedane za 986 tysięcy. Okej. Okay. Kurde. Nie no to... A ty ile dałeś? 7 milionów 200. 7? Myślałem, że to było 720 tysięcy. Ale ja myślałem sobie... 3 bańki, nie? No ale popatrz na to, no jak czy to ma znaczenie? Jakbym miał pieniądze, to byłbym zajebistym klientem na te wszystkie auta. 100 milionów daję, nie? Za NASCARa, nie? Cadillac 7 milionów nie dać, nie? Nie wiem. Dorzucę panu dom. No to teraz Corvetta z 1953. 184 sztuka z 300 wyprodukowanych w tej wersji nadwozia. Auto dostało certyfikat Bloomington Gold, co oznacza, że ta sztuka jest w 95% oryginalna względem serii. Nie rozumiem wyjątkowości tego samochodu w tym przypadku. Ale dajcie znać w komentarzach, czego Szymon nie rozumie. Może ktoś jest fanem Corvetty z tamtych lat. Ale jak, dobra, było tak mało tych egzemplarzy, no to pewnie będzie drogie, nie? Szybka ciekawostka, pierwszy masowo produkowany samochód z karoserią z włókna szklanego. No, mówiłem o tym w odcinku stary. No wiem, ale może ktoś go nie oglądał? No to źle świadczy o takich osobach. Czas nadrobić. 1 390 000. 7 250 000. Ja dałem 517 tysięcy, stwierdziłem, że to nie będzie dużo droższe od tego Cadillaca. Ale droższe jednak. No mnie zbiło z tropu to, że to jest jakaś jedna dobra, z koń, powiedz. No dobra. Oto chwila prawdy. 1 100 000. Brawo.
Brawołka! Brawołka! Dziękuję. Drugi punkt i jadę dalej. Ostatni amerykański klasyk na dzisiaj, Shelby GT500 KR Fastback. Jeden z 350 sztuk wykończonych w kolorze Highland Green, wpisany do rejestru Shelby American Automobile Club. Wersja KR oznacza King of the Road. O, Camaro! To jest Cobra Shelby GT500 RS. Uwaga, ciekawostka. Shelby nazwał tak swój model Mustanga, bo dowiedział się, że Chevrolet planuje użyć tego KR jako King of the Road i wyprzedził Chevroleta i jakby zastrzegł sobie prawa do tej nazwy. To jest trochę skurwysyństwo. Tak wiesz, że ktoś chce coś zrobić, więc go uprzedzasz i robisz dokładnie to i mówisz, że ja byłem pierwszy, nie? Nice. Mhm. Dobra, idę tym razem w okrągłą liczbę. Zaryzykuję tym razem. 12 seconds later. Dobra, zmienię. Nie możesz. Czemu? No już nie. Dobra. Ja też pójdę w okrągłą liczbę. Ja nie. 100 milionów jeden? 10 milionów. Chyba to miało być 6 milionów 200, ale nie jestem pewien. Jest. Dużo za dużo. O! 715 tysięcy złotych. O, mam trzeci ten. To tak się nagadały, że rejestr King of the Road. Przedostatnia kategoria. Czy te elektryki są faktycznie takie drogie? Ile może kosztować Tesla Model S w wersji pleb? No ile może kosztować ponad 1000-konny samochód elektryczny, który rozpędzi się w nieco ponad 2 sekundy do setki i pojedzie nawet 322 km na godzinę? Ale bazowa wersja? Tak, najtańsza jaka jest możliwa do kupienia w konfiguratorze. Oho, Karol by tutaj był zadowolony. Złotówka. Złotówka. Ciekawostka odnośnie tego auta. Czemu nazwa Plaid, wiecie może? A to się, niektórzy mówią, że to się czyta Plaid. Plaid. Ja nie rozumiem dlaczego. Jak ktoś wie dlaczego to się czyta Plaid, a nie Plaid, to wyjaśnijcie. Ja bym Ale jaka powiedział. Jest ciekawostka? Nazwa Plaid nawiązuje do filmu Kosmiczne Jaja, w której występowały cztery różne prędkości. Light Speed, Ridiculous Speed, Ludicrous Speed and Plaid. They've gone to Plaid! 3, 2, 1. 671. Shit! Tak bardzo przelatałem. A ty ile? Bańkę 100? Ale nie. Kiedy byłeś na stronie Tesli? Wczoraj. Tak? Tak. O stówkę się pomyliłem. Ach! 100 złotych. O 100 złotych. Ej, a ja nie byłem. 3990 zł. Ja nie byłem na stronie. Nice, nie. Brawo Szymon. No byłem na stronie, więc jakby tu się muszę wytłumaczyć. Pamiętałem, że jest 666. Okej, ale to jest dużo taniej niż myślałem. Dobra, za wolna ta Tesla? No to bardzo proszę. Coś nieco szybszego teraz. Rimac Nevera, 1914 koni mechanicznych, niecałe 2 sekundy do setki i prędkość maksymalna 412 km na godzinę. To jest taki rozp***ol, że mieści się w głowie. Dawaj ciekawostkę. To auto jest kosmiczne. Daj. Po prostu, nie? Złożenie Nevery do kupy zajmuje 5 tygodni. Dziękuję. No elegancko, tam widać, że... A twoja ciekawostka jest... Ja mam ciekawostkę taką, że do niedawna Rimac Nevera był najszybszym produkcyjnym samochodem na 1,4 mili, a ostatnio Pininfarina Battista przebiła to auto o 0,03 sekundy na 1,4 mili, mimo że Pininfarina Battista bazuje tak naprawdę na tym samym napędzie i silnikach. Ceny proszę. 50 milionów złotych. Oj, dużo za dużo. 11,5 miliona. Ja mam 8300, bo chyba 2,5 miliona dolarów, euro kosztowało to auto. 2,2 miliona dolarów, czyli 9 685 tysięcy złotych. No to twoje. Twoje. Mhm, moje. Się kojarzyło, że 2,5 miliona euro. Ale no ja tak powiedziałem przed chwilą. No. A mi się kojarzyło, że 2,5 miliona euro. Dlatego napisałeś 50 milionów złotych? Jakim kursem liczyłeś? W przyszłości. Ciężkie czasy nadchodzą. Winter is coming. Jeszcze dwie kadencje PiSu i mamy to. Dobra, zejdźmy na ziemię. Może nie każdy ma 10 baniek na elektryka. Także proszę bardzo, ile byście dali za takiego poczciwego Nissana Leafa prosto z salonu? Szymon miał styczność z tym autem. Miałem. No to jest specyficzny kadr. I prowadziłem ten samochód stopą. Co? Co? Dawaj ceny. Ja już mam. Skąd wiesz? Oho. Oho. 173. 137. No. Auto można kupić za 155 900 zł. 150. Czyli jesteś bliżej. 500. Czyli ja o 18. A ja 18,900. Dobre.
Ostatnia kategoria, ale nie ostatnie auto na dzisiaj. Japońskie ikony motoryzacji. Toyota... Nie Supra. Coś mniej oklepanego. Model 2000 GT, jedna z 337 wyprodukowanych sztuk. Rocznik 67, pod maską dwulitrowa rzędowa szóstka o mocy 148 koni mechanicznych. Masz ciekawostkę? Bo jak nie, to ja mam. Tak? Mhm. Masz? Mhm. Ja też mam. Ja mam o Jamesie Bondzie. A, to ja nie. Ja mam jeszcze ciekawszą ciekawostkę. Zobaczymy. No to... Dajcie znać w komentarzach, kto będzie miał ciekawszą ciekawostkę. Dobra, dawaj pierwszy. Nie, ty pierwszy. Dobra. Ten samochód był użyty w nagrywkach Jamesa Bonda z Seanem Connerem, ale Sean Connery był tak wielki, że musieli zrobić kabriolet. I na potrzeby Jamesa Bonda powstało ileś tam sztuk kabrioletów. Dobra ciekawostka. Dobra, no. Dobra, jest. Teraz ty. Jak wiecie, albo nie wiecie, Yamaha współpracowała z Toyotą przy produkcji tego. Z czego jest znana Yamaha? Z produkcji pianin. Instrumentów muzycznych. I przyczyniła się do zaprojektowania 2000 GT, odegrała też rolę we wnętrzu, w szczególności poprzez pozyskiwanie, cięcie i wykończenie drewna, z racji na wieloletnie doświadczenie z produkcji właśnie pianin i fortepianu. Tutaj proszę zdjęcie. Tak ładnie to wygląda. Dajcie znać, czyja ciekawostka no była lepsza. No właśnie, ciekawostki battle, tak zwane. A gdzie jest to zdjęcie, co mówisz? Nam się nie wyświetliło. Wiem, żartowałem. Sprzedane we Francji. Strasznie dziwne auta są dzisiaj. No, już pokazałeś? Najładniej. Tak, już pokazałem, no. Ciekawe są ciekawostki. 3, 200, 750 koła, 730 koła i 1 400 000. No, nieźle, 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 Łukasz. Co? 623 tysiące euro, czyli 2 935 tysięcy złotych. Proszę. Czwarty punkcik dla naszego gościa. Lecimy dalej. RX7 z 93. Jedna z 1171 sztuk w tym kolorze. Pod maską oczywiście silnik Wankla o pojemności 2,6 litra i mocy 255 koni mechanicznych. Przebieg samochodu niecałe 16 tysięcy mil. Mam 9 zer znowu. 1 890 tysięcy. 236. No nie znam się na Maździe, no. Wiem, że mają 50 mikronów lakieru i nie da się nic tam zrobić. 250? No. 50. Oko. Tam nic nie ma, tam dotkniesz i jest... No to... 220 tysięcy złotych. Wiii! Wow. O wow. Blisko. A ja bym kupił za 2. No to na deser dla koneserów japońskiej motoryzacji Lexus LFA. Jedna z 500 wyprodukowanych sztuk. Jedna z 50 sztuk, które trafiły do Europy, jedna z 3 sztuk, które były dostępne do kupienia we Francji. Pod maską przepięknie brzmiące 4.8 V10 o mocy 552 koni mechanicznych, przebieg 9059 km. A ja mam ciekawostkę. No. To, że ten samochód ogólnie chyba z tego co pamiętam był składany ręcznie. I jak kupowałeś, to miałeś wycieczkę do Japonii i mogłeś jakby nadzorować albo tak wizytować proces produkcyjny tego auta. To jeśli już jesteśmy przy tym, ciekawostka, auto było udoskonalone, projektowane i... Przez Yamahę. Przez 10 lat. Przez... No właśnie, do tego silnik zmierzałem. Przez Yamahę. Tak długo im zajęło to, tak. W momencie kiedy auto wyszło, to już nie było tak zajebiste względem konkurencji. I przez 5 lat było testowane i dopieszczane, udoskonalane na torze Nürburgring. No, ale i wyszła nawet tak... wersja specjalna Nürburgring. Brzmi tak, że no nic więcej kocy, nie ma znaczenia, nie? No. Tak, wszystko... V10 to jest to. No ja też jestem fanem. W złotówkach? Tak. No tak jak cały odcinek, Łukasz. Akurat to wyjątkowo zróbmy w frankach szwajcarskich. No dobra. O. 10 milionów. Dobra, 10 za dużo. To jest... Fuck. 3 450 000. Jak za dużo? 69? Ja bym kupił za 10 bani. Dobra. 3 miliony. Nawet stanie. 300 tysięcy. O, jestem w dupie. Mam 4. Ale... Ja jestem za tym, żebyś dostał dodatkowego punkta za tego Pawła VI, bo to było... Nie potrzebuję takiej łaski. Czyli jesteś na trzecim miejscu w dzisiejszym momencie. A to już koniec? No tak, już jest. To ja chcę punkta. No to ja chyba wygrałem. Ile i masz? Mamy 6. Dwa... Nie? No dobra. Dwa drugie miejsca. 6 masz?
Ja mam 4, no uczciwie, no. Ciekawostki to moja domena. No dobra, to bardzo wam dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Napiszcie, czy fajnie było zobaczyć Łukasza w odcinku. I widzimy się w kolejnym. Na razie. Na ra.